To spekulacja, witam sobota, 3 dzień sierpnia, Crypto Flash Info z rynków tradycyjnych, a także głównie kryptowalut. I tak Armageddon na dniu wczorajszym, m.in. SP500, obawy związane z globalną recesją, pozbawiają akcje 2,9 biliona dolarów i to oznacza najgorszy dzień od krachu związanego z COVID w roku 2020. Pytanie, czy to korekta, co dalej, giełda wczorajsza, zamknięcia, obawy przed recesją dają się we znaki. Nasdaq notuje spadek zamykając sesję na poziomie korekty, znacznie słabszy od oczekiwanego raportu o zatrudnieniu wywołały obawy, że gospodarka USA zmierza w kierunku recesji i spowodowały gwałtowny wzrost zmienności. Nasdaq Composite spada 2,5%, obecnie znajduje się na terytorium korekty po zamknięciu na poziomie 10,2% od szczytu z lipca. Dow Jones spada o 1,5%, SP500 do 1,9%. Słabe dane w tym tygodniu, m.in. słabe listy płac, wywołują obawy przed twardym lądowaniem. Oficjalny raport w dniu wczorajszym w lipcu pokazał, że w zeszłym miesiącu powstało mniej miejsc pracy niż oczekiwano, a liczba miejsc pracy poza rolnictwem wzrosła o 114 tysięcy w zeszłym miesiącu, co jest najniższym wynikiem od stycznia 2021. Ponadto stopa bezrobocia wzrasta do 4,3% ze 4,1% z czerwca, podczas gdy miesięczny wzrost średniej stawki godzinowej wyniósł 0,2%, co oznacza spadek 0,3% w poprzednim miesiącu. Analitycy z Capital Economics, jak komentują, gwałtowne spowolnienie w liczbie miejsc płac w lipcu, szybszy wzrost stopy bezrobocia sprawiał, że obniżka stóp procentowych we wrześniu jest nieunikniona. Nasilają się spekulacje, że Fed rozpocznie cykl luzowania od obniżki od 50 punktów bazowych lub nawet ruchu wewnątrz posiedzenia. Słabsze dane skłoniły wielu na Wall Street do wezwania rezerwy federalnej do obniżenia stóp procentowych o 50 punktów bazowych na wrześniowym posiedzeniu. Między innymi JP Morgan dołącza do dyskusji, wzywając do kolejnych obniżek wrzesień-listopad. Narzędzie Fed Rate Monitor to pokazuje, że około 80% inwestorów uważa, że rezerwa może obniżyć stopy procentowe o 50 punktów bazowych we wrześniu. Ponadto Tak, ten skacze do 15-miesięcznego maksimum rentowności obligacji skarbowych, sygnalizuje obawę o katastrofę gospodarczą. VIX, czyli indeks strachu, najwyższy poziom od marca 2023. Kolejnym sygnałem niepokoju gospodarczego był spadek rentowności 10-letnich obligacji skarbowych o 185 punktów bazowych, 3,79% najniższego poziomu od grudnia. Dalej Intel, Amazon rozczarowują, Apple jasnym punktem na Morzu Czerwieni. Te dwa pierwsze spadają w wyniku słabszych wyników kwartalnych, dodatkowo zwiększa presję na szerszy rynek, zniwelowało wzrost akcji Apple. Dalej akcje Chipmaker spadły o prawie 27%, ponieważ zyski za kwartał czerwcowy nie spełniły szacunków. Firma zawiesiła również wypłacanie dywidend, poinformowała, że w ramach planu naprawczego zredukuje 15% miejsc pracy. Amazon o 9%, drugi kwartał Amazon przyniósł lepsze niż oczekiwano wyniki, ale zostały one nawiązką zrekompensowane przez niewykorzystane reklamy, marże w Ameryce Północnej. Rozczarowujący przewodnik, podwyższone prognozy dotyczące nakładów inwestycyjnych. Apple wzrasta 3% po tym, jak firma ogłosiła wyższe niż oczekiwane przychody zyski kwartał w czerwcu. Czas na ruch Stanów Zjednoczonych. Już cięcia wykonane w UK, Chinach, Kanadzie, Unii Europejskiej, Danii. No i tak czekamy na ruch w Stanach Zjednoczonych. Nate Geraghty komentuje wczorajszy spadek korekty. Według jego informacji jest to wciąż średnia roczna SP500 w ciągu ostatnich 40 lat na poziomie 14% zysku. Innymi słowy, jak pisze, jest to normalne, nazywa się to ceną wstępu, ceną korekty. Obecnie SP500 jest niższy o 6% od swojego maksimum. Oczywiście tutaj każdemu zostawiam własne spostrzeżenia, a także przypomnienie o obniżkach 100%, 3 z 5 obniżek 100% w latach dawnych 84-2014 wzrosły wyżej. Tutaj też dwie strony gry, historyczne zagrania, jak to może prowadzić rynki tradycyjne, a także krypto świat. Wczorajsze dane Bitcoin ETF Table na minus 237 milionów dolarów, co ciekawe nie z BlackRocka ruchy, a z innych. Spójrzmy na Ethereum ETF, 2 sierpień, mała suma, minus 54 miliony dolarów. Spójrzmy na pozycję long short, płynność u góry 65-64-300, co słychać na interwale tygodniowym, zdecydowana pula 70 tysięcy do zgarnięcia. Funding rate, tak, ten zdecydowanie już jest zarówno plus, minus, OKX, Bybit, de facto zdrowo. Wczoraj doszło do zamknięcia open interest, opcje calls, puts. Zobaczmy, jak sytuacja 65 tysięcy, 70 tysięcy i te wyższe pułapy w grze, niższe 60 tysięcy, mniejszy wolumen i dopiero pod koniec sierpnia 30 do zamknięcia, więc jest przestrzeń. Oczywiście to też może się zmieniać, zazwyczaj piątki mamy te zamknięcia. Spójrzmy na Glassnode, tutaj z mojej strony uwaga na stablecoin, USDT, trend stały ogólny, aggregate stablecoin top 5, 153 miliardy dolarów, podczas gdy tak minus 1 miliard. Oczywiście odpływ stablecoinów jest negatywny dla całego rynku kryptowalut. Będziemy to śledzić. Sytuacja z sobotnich danych. Zobaczmy, czy coś tutaj ciekawego, większego w ruchach. Hash rate ten ostatnimi dniami osiągał najwyższy szczyt. Dla stabilności sieci jest obecny trend spadku, ale zobaczymy, co będzie
w dalszych dniach. Genesis kończy restrukturyzację upadłościową, rozpoczyna dystrybucję 4 miliardów dolarów w kryptowalutach i gotówce. Tak, firma pożyczkowa Genesis Global zakończa w dniu wczorajszym proces restrukturyzacji. Złożony wniosek o ochronę przed bankructwem w styczniu 2023. Średnie wierzyciele Genesis zyskają 84% opłat w naturze w kryptowalutach, choć wartość ta będzie różnić się w zależności od kryptowaluty. I tak możemy zobaczyć Arkham Intelligence, między innymi ten ruch w dniu wczorajszym, a także 3 dni temu doszło do transakcji BTC, między innymi. Jest to de facto nie aż tak duża suma w porównaniu na obecną płynność rynku. Z pozytywniejszych informacji w dniu wczorajszym Morgan Stanley zaoferuje zamożnym klientom ETF-y oparte na Bitcoina. Oferta ma być dostępna od środy, będzie dostępna dla klientów, których majątek netto wynosi co najmniej 1,5 miliona dolarów. Stanley podejmuje działania w odpowiedzi na żądania swoich klientów. Duże firmy często muszą przejść przez długotrwałe procesy zgodności i weryfikacji, zanim zatwierdzą środki finansowe oferowane swoim klientom. Chodzi o dokładnie 15 tysięcy doradcom finansowym, aby mogli sprzedać swoje akcje iBit, BlackRock, FBTC, Fidelity. Na dzień 31 marca Morgan Stanley posiadał akcję Bitcoin Trust, firmy greckiej wartości 269 milionów USD. To może wskazywać, że firma planuje w pewnym momencie oferowanie klientom ETF-ów w bank. Nie odpowiedział natychmiast na prośbę CoinDesk o komentarz. Francja otwiera się na wnioski Mika, pierwsza wśród największych gospodarek Unii Europejskiej. Organ regulacyjny w przeszłości chętnie rejestrował u siebie firmy kryptowalutowe. Ten informuje, że 1 lipca rozpoczyna przyjmowanie wniosków o licencję na usługi związane z aktywami kryptograficznymi. Ustawa Mika ma wejść w życie w grudniu, a firmy będą musiały uzyskać licencję do lipca 2026, aby móc nadal oferować usługi w Unii Europejskiej. Buterin mówi, że Ethereum jest gotowe na obsługę 10 milionów użytkowników w łańcuchu. Zaapelował również do deweloperów warstwy drugiej o nadanie priorytetu interoperacyjności między Layer 2 i poprawienie decentralizacji. Buterin uważa, że programiści Ethereum muszą skupić się na zrównoważeniu potrzeb nowicjuszy w dziedzinie Web3 z potrzebami doświadczonych użytkowników zdecentralizowanych aplikacji. Tak, 1 sierpnia Buterin powiedział Jesse'emu Polakowi, twórcy Base, że rozwój ekosystemu Ethereum umożliwił mu obsługę wielu milionów użytkowników. Ceny aplikacji, które są naprawdę przyjazne dla osób, które po raz pierwszy wchodzą w świat kryptowalut. Jednocześnie absolutnie nie chcemy aplikacji, które prowadzą do świata krypto, w którym teoretycznie mamy zdecentralizowaną infrastrukturę, ale absolutnie każdy wchodzi w nią w interakcję za pośrednictwem konta Google. Branża krypto wita nowicjusza, chodzi o EuroCen na Ethereum. Cyfrowa wersja Euro zadebiutowała na sieci Base. Wydarzenie to pokazuje duży krok naprzód w integracji walut fiducjarnych z technologią blockchain. Wartość powiązana jest z tradycyjną walutą euro. Na każdy EuroCen przypada 1 euro jako zabezpieczenie. Zostało uruchomione na sieci Base, czyli warstwy drugiej Ethereum. Dalej otrzymali wsparcie od kilku dużych firm z branży krypto, w tym Aerodrome, Coinbase, Coinbase Wallet, Uniswap Labs. Gospodarz Airbnb dodaje zasadę zakaz wydobywania kryptowalut po tym, jak najemca zainstalował 10 platform. Te zaledwie w ciągu 3 tygodni wygenerowały rachunek za prąd w wysokości 1500 dolarów. Ashley, która prowadzi kanał na TikToku, w którym opowiada o swoich doświadczeniach, powiedziała, że jej gość przywiózł na jej posesję komputery do wydobywania krypto, także zainstalował punkt ładowania pojazdów elektrycznych. Wynajęcie domu, zapłacenie za prąd było dla nich tańsze. Gość był najwyraźniej szczery w kwestii wydobywania krypto, powiedział, że podczas swojego pobytu zarobił ponad 100 tysięcy dolarów. Inni gospodarze Airbnb również narzekali na górników krypto, którzy zwiększali ich rachunki za prąd. Jeden z użytkowników, który odpowiedział Ashley, powiedział: ja również mam w swoich zasadach zakaz kopania krypto, to śmieszne, że musimy to robić. Jeden z gospodarzy ponadto opisuje, jak wyrzucił swoich gości, gdy ich firma energetyczna zauważyła drastyczny wzrost zużycia energii. Gospodarz oszacował, że górnicy krypto spowodowaliby spadek kosztów energii elektrycznej o 6000 USD, gdyby nie zostali usunięci. Talen Energy szuka nabywców na przedsięwzięcie związane z wydobywaniem krypto w elektrowniach jądrowych. Przełomowy kampus wydobywczy krypto, obiekt znany jako Nautilus, jest zasilany w wyjątkowy sposób przez elektrownię jądrową w Pensylwanii. Wyróżnia się jako pierwsza operacja kryptowalutowa na świecie, która jest bezpośrednio zasilana lokalną energią jądrową. Zmiana w kierunku zrównoważonych rozwiązań energetycznych doprowadziła wiele firm technologicznych do zobowiązania się do korzystania z energii odnawialnej w swoich ogromnych centrach danych. Energia jądrowa zapewnia stałe i niezawodne źródło energii bez bezpośredniej emisji dwutlenku węgla, co czyni ją coraz atrakcyjniejszą dla działalności wymagających zasilania 2-4 na dobę w ciągu 7 dni w tygodniu. Według danych on-chain, posiadacze long term od poziomu 68 tysięcy BTC nie sprzedają aktywnie. Obecnie presja sprzedaży ze strony doświadczonych posiadaczy jest minimalna, tego to zauważmy według tej grafiki. 68k long term hodler supply. Obecne sytuacje, przelewarowany rynek, rynki tradycyjne także tutaj pogłębiły obecną sytuację, tak w prywatnym odczuciu. Wczorajsza informacja, że money tu, tak, global money jest na wyższym poziomie global i tutaj jest dobry czynnik dla nas. Spójrzmy na trading view, dane techniczne, tutaj mamy strong sell na dziennym interwale, moving average, neutralne oscylatory, zobaczmy na tygodniowe, tak, miesięczne dla nas są pozytywne. I tak, żeby zobaczyć zoom out na miesięcznym interwale tygodniowym, Bitcoin 61 600,
Dominacja USDT wczoraj wybiła drastycznie, zarówno dominacja Bitcoina także miała swoje tempo i alty też ucierpiały, a teraz dominacja zbliżyła się do jeszcze niższego pułapu, zarówno Total 3 także pogłębiło to mnie na giełdę SP500, a także oczywiście Small Cap, technologiczny indeks Q, Nvidia, a także VIX, który osiągał jeden z najwyższych właśnie poziomów. Losujemy komentarz dnia ze wczorajszych komentarzy. CryptoFlash, giveaway $50 na koniec miesiąca, wczoraj Rezor, a dziś Danilo, komentarz, dzięki, również dziękuję. Grupa Telegram, kryptospekulacja chat, a także tak, wczoraj Donald Trump wypowiada się, że może spłacimy swój dług 35 trylionów dolarów poprzez trochę Bitcoina. Who knows, maybe we'll pay off our $35 trillion, hand him a little crypto check, right? We'll hand him a little Bitcoin and wipe out our $35 trillion. Oczywiście kampania wyborcza. Vanek ponadto wypowiada się na swoich predykcji obecnej sytuacji BTC. Which do you like better, Bitcoin or Ethereum? Bitcoin. What's your I'm a gold guy. Give me your price target for the longer term with Bitcoin, because right now at about 63,000, where do you see it going? Right. So about a year ago, I started pounding the table because eventually the Fed is going to start easing here. That's great for gold and that's for Bitcoin. What I said is Bitcoin is growing up and will be eventually half the total market cap of gold. So that's about 350,000. So quite a ways to go from here. The Super Bulls, if central banks adopt it and, you know, it's part of the monetary system, then, you know, in the millions, but I don't like to talk about that too much. What, more than a million? More than three? Yeah, like 2.9. We've got some model, which is, you have to look at the... Globalna adopcja, tego sobie życzymy takiej ceny, jak usłyszeliśmy. Linki zawarte pod materiałem. Kryptospekulacja, chat, codzienna dyskusja informacyjna nad jakimi projektami zainwestować. Zwolnić oczywiście AI, memecoinów i nie tylko. Dość ciekawe konferencje krypto w tym miesiącu, między innymi 6-8 sierpnia w Tajwanie, dalej Kanada, Toronto, Blockchain Future Conference, Turcja, Istanbul, India, Niemcy, Bali, Łotwa, Japonia na końcu. Dyskusja na temat walut fiducjarnych i nie tylko wczorajszy kryptobilans, model regresji, trudności wydobycia, na jakim obecnym pułapie jesteśmy dla górników, jak to wyglądało w przeszłości, potencjalnie na tu i teraz. Jest temat górniczy na plus. Wczorajszy dzień 10 walletu, Kadabra podsyła, czekamy na lepsze dni alt sezonu. Tak, zarówno dane ekonomiczne z Wall Street, słabe dane pociągnęły BTC, a także m.in. te ruchy, chociaż te ruchy Arkham, także Genesis nie są aż tak dużymi kwotami. Sytuacja w amerykańskiej gospodarce, japońskiej, tam też jest dość nieciekawie. No i tak wydaje się, że zgodnie z komentarzami na m.in. użytkowników dodruk, obniżka i to wszystko w kółko. Jen japoński do dolara, melonask, drugie arki już się grzeją. Glasno, wczorajszy temat, podaż powyżej 1 roku, 2 lat, 3 lat, 5 lat, jak to wygląda, jakie są zmienności, dość ciekawy sentyment właśnie posiadaczy długoterminowych. Jak pisze Karol, chociażby jeszcze przed północą, bezrobocie rośnie, są predykcje, że w tym roku zobaczymy 2 obniżki stóp, po 0,5, a nie 0,25, jak było na początku, recesja puka do USA, ale jak zaczną ciąć stopy, to wznowią drukarki na całego, wznowi się popyt na ryzykowniejsze aktywa, zatem na początku następnego roku alty zaczną robić swoje, a przed tym widzę jakieś załamanie chwilowe, grudzień, styczeń na rynkach związane z polityką monetarną USA. Promocja, promocji, promocji. Według Karola mikroekonomia nie jest ciekawa, nie zobaczymy lampo w 24, 25, może odpali 26, oczywiście tutaj każdy ma swoje predykcje, no i poranek ktoś czerwony oczywiście. Firengrid 37 punktów, odreagowanie zdrowe. Kryptospekulacja, sobota, dziękuję.